Witajcie kochani, witam was serdecznie z Gdańska. Jesteśmy tutaj na ulicy Wilanowskiej. Po obu stronach tej drogi znajduje się, znaczy z jednej strony znajduje się fajny park taki wypoczynkowy z różnymi rzeczami do ćwiczeń, do biegania, jeziorko i tak dalej, bardzo fajne. No i z drugiej strony tego parowu jest mnóstwo miejsca na coś takiego drugiego. I teraz tych środków, o których decyduje społeczeństwo, jest budowany właśnie tunel pod drogą pomiędzy tymi dwoma parowami. Jak widać, to jest spore przedsięwzięcie. Prawdopodobnie zostanie tutaj droga podwyższona, ponieważ tutaj był taki ogromne zapadlisko, na którym był wysypany piach. No i, że tak powiem, to wymaga, jak widzicie, ogromnych zabiegów technicznych. No myślę, że to będzie wszystko fajnie, jak to zrobią, bo to jest niezbędne. Jak to mówię, mieszkam w pięknym miejscu i tylko się po prostu cieszyć z tego powodu, tak? Więc jakby bardzo, bardzo super to mi się podoba właśnie taka sytuacja. No co więcej, no widać tutaj, o, tam walczą z tym, żeby samochód wyjechał. Jak widać, nie jest to takie proste. No ale zapewne się uda w pewnym momencie. Samochód został zbyt przeładowany piaskiem. No i nie może wyjechać. Ale to jak zwykle, jak się nic nie robi, to się nic nie dzieje, a jak się robi, to się dzieje. To są normalne rzeczy na budowie. Więc tylko się po prostu z tego faktu cieszyć, że praca wre. Miejsce piękne, jak widzicie, jest piękna pogoda. Wczoraj dobrze przylało, dzisiaj nad ranem też jeszcze trochę. No zobaczymy, jak dalej będzie. Na razie jest wiecznie i pięknie, chociaż nieco chłodniej. Pozdrawiam serdecznie z Gdańska wszystkich. Na razie, cześć wam.